To bezdyskusyjnie wielka odwaga i postawa godna naśladowania. To bezinteresowna pomoc, która wymaga poświęcenia i zasługuje na najwyższe uznanie. Szanowni widzowie, poznajcie Agatę. Ta piękna, młoda i skromna raciborzanka to Agata Przemyślańska, która dopiero co zdała maturę, a już z pełną świadomością obcemu człowiekowi uratowała życie. Wiem tylko tyle, że ma 7 lat i jest z Grecji, nic więcej. Nie wiem, kiedy będę mogła się dowiedzieć, bo na terenie Polski jest, że po 2 latach, ale to jest międzynarodowe, więc to będzie trwało trochę dłużej, bo nie wiem, czy tak w Grecji to wygląda. Mam nadzieję, że wiem, że mogę się dowiedzieć, czy wszystko poszło dobrze. Czy mogę napisać do fundacji, spytać się, czy szpieg się przyjął, czy jest jakaś poprawa, ale spotkać się z nim na pewno przez dłuższy okres czasu nie będę mogła. A będziesz chciała, myślisz o nim często? Mam nadzieję, że będę chciała, że mam nadzieję, że on też będzie chciał kiedyś się ze mną spotkać, może nie wiem, podziękować, cokolwiek. Czyli myślisz o nim? Mhm. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży z nim dobrze, że... Bo to ma tylko 7 lat, że może będzie mieć tą szansę dostał, tak, ode mnie na lepsze życie. Mam nadzieję, że wykorzysta to dobrze. Agata w listopadzie podczas studenckiej akcji w Raciborzu zarejestrowała się jako potencjalny dawca szpiku. Jeżeli mogę pomóc komuś, oddać cząstkę siebie, której tak ja nic z tym nie tracę, nam się wszystko zregeneruje, to powinnam po prostu pomóc. Jeżeli mogłam uratować komuś życie, no to jest tylko jedna wielka taka, no... Każdy powinien takie coś zrobić, uważam. Też mam takie wrażenie, że jeżeli ja teraz komuś pomogłam, kiedyś będę stała potrzebna i ktoś pomoże mi, że po prostu to wróci, jak taka karma. Po kilku miesiącach zadzwonił telefon i nasza bohaterka potwierdziła swoją wcześniej podjętą decyzję. Też obawiałam się na początku, jak to wszystko będzie wyglądało, to wiadomo, normalne, ale jak wszystko to przeszłam, to mi powiem, że było warto, że trochę tam, ja miałam z talerzy kościa biodrowej, że szpik obierany akurat, nie z osocza, z krwi. Wiadomo, trochę bolało pod narkozą i tak dalej, ale no uważam, że tak to się we mnie wszystko zregeneruje. Wszystko, ja muszę tylko brać o żelazo, żeby szybciej to poszło, ale wszystko jest u mnie ze mną normalnie, nic mnie nie boli. Uważam, że każdy mi to zrobić, bo naprawdę jest warto. Jeżeli mogę komuś ratować życie, oddać cząstkę siebie, no to naprawdę każdy mi takie coś zrobić. Jak zareagowali twoi rodzice na tą decyzję? Na początku byli zdziwieni trochę, że ja tak zaraz, tak mam w sobie takie coś, z tego zdziwienia, ale potem byli ze mnie dumni. Że wszystko, wiadomo, martwili się, bali, czy wszystko będzie ze mną dobrze, czy nie będzie komplikacji, ale byli ze mnie dumni przede wszystkim. Dzięki akcji Dwa Wymazy do Bazy, która w Raciborzu miała już 4 edycje, zarejestrowało się już ponad 730 potencjalnych dawców szpiku, w tym Agata. Jest to niesamowite uczucie, kiedy właśnie z akcji studenckiej, z akcji, którą organizujemy, ktoś zostanie realnym dawcą. Jest to dla nas ogromne święto, że dzięki akcji, którą postanowiliśmy zorganizować, ktoś został tym realnym dawcą i uratował życie. W przypadku Agaty jest to 7-letni chłopczyk z Grecji. Pamiętajmy, że aby zarejestrować się w bazie Fundacji DKMS Polska, nie trzeba czekać na zorganizowane akcje. Wystarczy wejść na stronę fundacji pod adresem www.dkms.pl i tam dokonać wszelkich formalności.